sanitizing cause I'm a virus. So dirty like the old Osiris. I never tiptoe when I'm on papyrus. Cause my words bleed through band-aids, can't hide this. Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z wami serdecznie w kolejnym otwieraniu paczek. To otwieranie paczek sobie zrobiłem przez WebAba, ponieważ mówiliście mi, że przez ten program jest więcej szczęścia, tak jakby. Tutaj mamy pierwszą próbną paczkę, którą się otrzymuje przez ten okres, nie wiem do kiedy to jest, ale za każdym razem jak uruchomisz WebAba, to otrzymujesz jakąś paczkę bonusową. Aktualnie dostałem mini paczkę z Łotą. Wystawimy kontrakt na sprzedaż, ale dlaczego tak cicho? Może troszkę muzyczki, co? O, tak zdecydowanie lepiej. Dobra, to przejdźmy do sklepu. A tak a propos, jest właśnie happy hour, więc co, może potwieramy sobie paczki? W sumie czemu by nie? Ja nie narzekam. Zobaczmy, co mamy w pierwszej paczce. Naprawdę fajna jest ta animacja. To jest w przeglądarce zrobiona, naprawdę można się poczuć, że się gra w Ultimate'a. Pierwsza paczka, co tutaj mamy? Defu, Naldo, Bystrowa. Ale ja nie na to liczę, ja liczę na taką fajną niebieską kartę. Okej, Defu, Bystrowa i Naldo tradycyjnie wystawimy na sprzedaż. Okej, Defu poszedł, teraz... Nie, Bystrow. Tamten to też był Rosjanin i jest z Zenitu, więc się trochę pomyliłem. Okej, gdzie jest Naldo? Naldo, chodź, ale pod kijową formację jesteś, shit. Dobra, może pójdziesz za jakikolwiek hajs, a reszta na szybką sprzedaż. Dobra i kolejna paczuszka. Zostały nam jeszcze cztery. Kolejna paczka i zobaczmy, co w niej mamy. Subotić, kto to jest? Garaj i mamy Jensena. Ale żadnej niebieskiej karty, ani tym bardziej Informa. Jakiegoś ciekawego typu Hulk jako napastnik. Tego srebrnego Andrzeja sobie wystawimy na sprzedaż, tak samo z Garajem i z Suboticiem. Subotić, ty również pójdziesz na sprzedaż. Formacja 3-4-2-1, więc nie jest aż tak źle. A reszta może na szybką sprzedaż pójdzie. Dobra, wracamy z powrotem do sklepu i kolejna paczka. Zobaczmy, co tutaj mamy. Ja nie na to liczyłem. Nie mamy żadnego zawodnika powyżej 80 barala. Ale dobra. Wystawiamy sobie na sprzedaż Hubochan! To jest mój agent, to jest po prostu, polecam gościa. Strzelił mi bramkę chyba z 40 metrów, jak grałem z kolegą. To jest po prostu mistrz. Dobra, Longa z West Bromu też tradycyjnie wystawimy. Za 650, 4-3-3, nie jest źle. Tego zawodnika bodajże z Białorusi również wystawimy sobie na sprzedaż. A reszta może pójść na Quicksela. Tutaj mamy jeszcze Mario Suarez z Atletico. Okej, kolejna paczka. Kolejna paczka, otwieramy, czy się coś trafi do Nexium Team FC. Jest je. Wow, Fabregas! O tak! Ale Fabregas się nie zwrócił z paczki premium, nie, zdecydowanie nie. Więc tak, trzeba wystawić sobie Fabregasa, Estiena i Juan Frana na sprzedaż. Za 1000 i na pewno pójdziesz, bo ktoś cię podbije. Ciebie również wystawimy, Juan Fran, ty również pójdziesz na sprzedaż. Gdzie ty jesteś? Tutaj. 4-2-3-1, wysforma jest też całkiem dobra. 85 pace'a, więc jest całkiem w miarę dobrze. A reszta na szybką sprzedaż i teraz już nas czeka bodajże przedostatnia paczka premium. Więc zobaczmy, co nam się tutaj trafi. Tylko go to store. Okej, Benzema, może ty nam dasz coś dobrego? Okej, dobra, już się otwiera. I co mamy? Przelecimy, nie, obejrzymy sobie tą animację. I co mamy? O, dupa zbita.
Dembele, Calcero. Nie, ja nie na to liczę. Ja nie na to liczę, naprawdę. Gdzie ty jesteś? Dembele, 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 Dembele. 4-2-3-1, 84 pace'a. Też jesteś całkiem dobrym zawodnikiem, to trzeba przyznać. Świetny pomocnik z Belgii, zawodnik Tottenhamu. I jeszcze tutaj sobie tego napastnika wystawimy, już nie ma żadnego dobrego tempa. Może cię ktoś kupi, może cię ktoś kupi, ale jesteś pod kijową formację. Dobra, i lecisz na Quicksela. Cała reszta leci na Quicksela. Wracamy do sklepu. Wow! Messi, Messi, tu się może trafić coś dobrego. Tu się może trafić coś dobrego, tu się może coś trafić coś dobrego. Proszę, 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 proszę. I info. O kur. O kur. Dobra, tego to ja się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Tego to ja się naprawdę nie spodziewałem. Masakra, masakra, dobra. Tutaj sobie powystawiamy to na sprzedaż. Kontrakt również może pójść, kondycja już poszła na sprzedaż. Znaczy się na aukcję, nie na sprzedaż. Błyszczący kontrakt tradycyjnie również. Formacja w sumie też może pójść, nie jest wcale zła, taka 3-4-3. Kontrakt również, ten niebłyszczący kontrakt również. Kontrakty zawsze się sprzedadzą i to pamiętajcie. Czy to brązowe, czy srebrne, po prostu sprzedadzą się, każdy kontrakt się sprzeda, gorzej jest z tymi dla menedżera, one się rzadziej sprzedadzą. Okej, okay, dobra, to by było na tyle, końce miałem od Kevadela, mam nadzieję, że się wam podobało to otwieranie, niestety nie trafiliśmy, no ale na razie.